Uncles Extreme Hobby, najlepsi pracują z najlepszymi. Minuty. I ostatnie już akcje. To jest dobry akcent, żeby już zakończyć. Jeszcze jeden potężny obrotowy łokiecie. Damian Nikowski, legenda sportu Wagner Wisłą, trener Robert Jocz. Dziękujemy bardzo, Damian, jeszcze cię na chwilę złapię na kilka pytań. No wracasz do tej walki po pierwszej porażce w karierze, po porażce z zawodnikiem, który był strasznie wymagający, z legendą, z Michałem Matewą, ale no jednak ta pierwsza przegrana. Czego nauczyłeś się w tamtym starciu i jakie lekcje wyniosłeś? Tak, po walce dało mi to do myślenia, żeby... No już tutaj gdzieś w wywiadach też wspominałem, tak, żeby jednak zachowywać tą całą eksplozywność, tą całą moc, rozkładać ją na poszczególne etapy, jeśli chodzi o walkę, żeby nie eksplodować na samym początku. Przede wszystkim też pracowaliśmy tutaj z moim psychologiem Mateuszem, żeby jednak być bardziej spokojniejszy, kontrolować tak jakby wdech, wydech, żeby tego tlenu starczało na dużo, dużo więcej. No mówię, treningi mentalne, same podejście, żeby więcej z luzu tego robić, żeby się nie spalać, nie podpalać, nie wybuchać jak bomba, tylko powolutku rozgrzewać jak wizerek.
Skoro mowa o eksplozywności, to twoim rywalem będzie Aleksander Ilić, człowiek taki z typową bałkańską duszą, bardzo eksplozywny, idzie do przodu mocno od razu, często lubi się wdawać w bójki, no i jego główną bronią są nokauty, czyli rozumiem, że to będziesz ty tym spokojnym, ty będziesz matadorem, a on będzie bykiem w tej walce. Czy zobaczymy, no na początku na pewno będziemy się gdzieś tam w jakiś sposób rozgryzać, chyba że już mnie tak podłudzi, że na dzień dobry wjadę w niego, ale wiadomo, już inny troszeczkę gdzieś tam jest plan. No wcześniej też walczyłem z zawodnikiem, który nigdy nie został podłączony, nie został znokautowany. Okazało się, że w 18 sekund jestem w stanie go pokonać. No wiadomo, tutaj troszeczkę może jeszcze bardziej doświadczony jest. Jest mańkutem, bije się z odwrotnej pozycji, ale jestem bardzo dobrze przygotowany. Mamy zawodników w klubie, którzy też są mańkutami, także myślę, że będzie wszystko dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Damian Janikowski już...